Jaki jest najdłużej działający cmentarz żydowski w Polsce? To krakowski cmentarz Remu, mieszczący się na Kazimierzu. Został on założony około 1535 roku, a ostatni pochówek odbył się w 1850 roku. Podczas II wojny światowej cmentarz przeznaczono na wysypisko śmieci i tak ocalało zaledwie 20 macew. Prace archeologiczne przeprowadzone po wojnie pozwoliły odnaleźć około 700 nagrobków i odnowić to piękne miejsce.